Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o interfejsie MIDI USB. Jest to pomocne tym, którzy nie mają w swoich instrumentach portu USB, a chcieliby sobie nagrywać swoje dźwięki na komputer, grać instrumentami wirtualnymi. Zapraszam. Kiedyś namiętnie podkradałem pianino cyfrowe mojej żonie, wtedy jeszcze chyba narzeczonej, po to, aby grać na instrumentach wirtualnych. Kupiłem nawet taki specjalny interfejs MIDI na USB. Chodziło o granie na scenie. Jakież było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że ten interfejs tak naprawdę transmituje każdy aftertouch jako ciąg nut. Naciskałem na pianino, na klawisz, a tu było po prostu każda nutka się wyzwalała. Każde velocity to była nutka. Pitch bender czy modulation w górę, w dół, ciąg nut. No i właśnie pomyślałem, że przecież ten interfejs jest totalnie bezużyteczny. Nie wiem, czy to był błąd, taki egzemplarz mi się trafił, czy taka partia poszła do sprzedaży. Natomiast trafiłem na interfejs ProDip, MIDI in, MIDI out i tutaj takiego problemu nie ma. Interfejs ten sygnalizuje nam światełkiem zielonym, że nuty są wysyłane z instrumentu do interfejsu, a światełkiem niebieskim, że sygnał powraca do instrumentu z powrotem. Więc jeśli posiadacie stare instrumenty w stylu Korg X5, jakieś Casio, jakaś Yamaha, komunijna jeszcze, która gdzieś tam na strychu się zalęgła, a uruchamia się i prawdopodobnie jest w stanie przez MIDI out wypuścić sygnał, to bez problemu jesteście w stanie dzięki temu interfejsowi podłączyć się z komputerem. Ale uwaga, bardzo ważna rzecz i ona dotyczy w sumie każdego takiego interfejsu, bo każdy robi ten sam błąd w zasadzie. Mamy oznaczenia na tych złączach, in i out. I każdy co robi, no to skoro in, to ja podpinam do in do instrumentu. Out, out do instrumentu. Absolutnie nie, to są oznaczenia troszeczkę w drugą stronę. In to jest wejście, więc musicie podłączyć z out waszego instrumentu do wejścia tutaj. Wasz instrument wysyła nuty, to trafia do naszego inputu. Tak samo w drugą stronę. W instrumencie input, tutaj output. To jest bardzo ważne, gdyż inaczej po prostu nie będą transmitowane sygnały, bo będą transmitowane w drugą zupełnie stronę i to nie działa. Sama instalacja nie wymaga żadnych sterowników, przynajmniej na Macu. Tak naprawdę podpinacie to do USB. Komputer sam to wszystko wykrywa i możecie działać. Tak więc szybki, w zasadzie bardzo szybki test. Jeszcze raz sprawdziłem interfejs i jest to godne polecenia. Te z Allegro no mnie nie działały, więc myślę, że to strata pieniędzy, więc warto wybrać coś, co jest sprawdzone. To byłoby na tyle. Wszystkiego dobrego. Na razie. Pozdrawiam. Cześć.